Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w odcinku Daily bodajże albo szóstym, albo siódmym, nie wiem kiedy ten odcinek dokładnie wlatuje, ponieważ ma wejść pewne ogłoszenie i od niego zależy kiedy ten odcinek wlatuje, ponieważ to ogłoszenie wyci albo we wtorek, wtedy ten odcinek widzicie w środę, albo to ogłoszenie wyci w środę, więc ten odcinek widzicie we wtorek. Także w zależności od tego kiedy ten odcinek widzicie, to albo to ogłoszenie będzie jutro, albo to ogłoszenie było wczoraj, więc jeśli było wczoraj to dam wam link w opisie, jakby ktoś jeszcze nie widział. Ale dobra, w każdym razie nie ma co więcej przedłużać, bo i tak ten odcinek przesunął się do przodu, bo miał być on w poniedziałek, ale w każdym razie zapraszam was na oglądanie usuniętych filmów 2, część druga, tak, była część pierwsza jakiś tam czas temu i chciałem zrobić część drugą, także myślę, że nie ma co więcej, że naprawdę przedłużać, bierzmy się do roboty. Okej, ostatni odcinek zakończyliśmy tutaj, na Harry Potter rozkminy odcinek drugi, tak dla szybkiego przypomnienia, to miała być seria, gdzie ja miałem tłumaczyć różne kwestie związane z Harry Potterem. Finalnie nikt nie chciał mnie o coś zapytać, więc ja sam wymyśliłem jakieś tam rzeczy, o których miałem powiedzieć. Dobra, i co dalej? Mamy, jeszcze tutaj jestem, to jest kolejny film wyjaśniający moje przerwy. Naprawdę, ja miałem kiedyś tych filmów tak dużo i to jest niezłe, bo ja niby tam raczej byłem bardziej aktywny, jeżeli chodzi o YouTube'a wtedy, w tych dawnych czasach, ale wychodzi na to, że tych przerw było dość dużo, skoro co chwilę był jakiś film wyjaśniający tutaj, gdzieś tu jeszcze był jakiś... Tu było dlaczego nie ma filmów z gier, to zupełnie inny temat, ale tam później też było trochę takich filmów, więc tego ogólnie było dużo. Dobra, ale filmy wyjaśniające to nie, bo po co takie oglądać, ja mam ich dość, wy myślę zresztą też. No dobra, mamy tu pierwsze vlogi, to mówiłem, że tu był pierwszy film, który przekroczył 3 minuty, bo wcześniejsze były poniżej 3, ale one tam nie są zbyt interesujące, więc nie. Tu są quizy, to też nie, bo to były tylko zapychacze. Tutaj kolejny vlog, o! To jest dobry content. Czy umiem rysować? Był taki moment, bo tam też mówiłem wam w poprzednim odcinku, że był taki moment, gdzie inspirowałem się trochę vlogerkami. Ich vlogi zainspirowały mnie do vlogowania. Może i to takie trochę nietypowe, ale jak dla mnie to nic złego było. Okej, fajnie, oglądałem sobie, przyjemnie mi się to oglądało i przyjemnie mi się takie filmy robiło. I one też robiły często odcinki Draw My Life, gdzie po prostu rysowały tam, no, miały rysowane jakieś tam fragmenty swojego życia i opowiadały. Często to był na przykład specjal na 100 tysięcy subów. Oraz też oglądałem kilka youtuberek rysunkowych. I film się bardzo podobał, bo tam na przykład, chyba głównie tak oglądałem, jak był na przykład odcinki z Harry'ego Pottera, gdzie były rysowane postacie z Harry'ego Pottera, ale na przykład były płcie zamienione. Czyli tam na przykład Harry jako dziewczyna, albo Ron jako dziewczyna, albo no tam ogólnie no tego typu rzeczy. I ja do tego też oglądałem takie filmy. No więc dobra, w takim razie my się sprawdźmy, czy ja umiem rysować faktycznie. Cześć, to znowu Filip, to jest kolejny film na kanale. I ta jakość. I wiem, znowu długo filmu nie było. O nie! Mówię to... O nie! Ej, właśnie, mówiłem przed chwilą. Okej, może i film wyjaśniających tak dużo na przestrzeni tego czasu nie było, a ja się często tłumaczyłem z tego, że filmów nie ma. Zamiast po prostu normalnie je wrzucać. Ale dobra, to był 2017, to człowiek tego nie rozumiał po prostu. Dobra, nieważne tłumaczenia, odcinek. To po raz któryś nad nim, który. Ja też nie, mnie to nie interesuje. Wiem, brzydko piszę. Tak, a to co prawda. Z rysowaniem? No tego właśnie nie wiecie. Dlatego dzisiaj pokażę wam jak rysuję. Dobra, sprawdźmy. To widzimy się za chwilę. Nie, czekajcie, ja muszę to inaczej zrobić. Ja muszę to zrobić inaczej. Sprawdzam! Nie wiem, czy wyszło mi tak dobrze, jakbym chciał, ale no, powiedziałem. Dobra, oglądajmy. Więc mogę się już brać do rysowania. I ten kadr. Mam tutaj... Teraz bym sobie po prostu ustawił statyw, ustawił telefon, taki byłoby okej. 7 rysunków, które muszę narysować. Wiecie co, ja to sobie autentycznie włączę na 1.25, bo ja sam siebie nie mogę tak powolnego słuchać. A nie, bo tu jest i tak timelapse, to nie ma co. Dobra, to jest timelapse, więc spoko. Narysowałem serduszko, tak? Tak, serduszko. Jeszcze je ładnie zamalowałem. Dobra, pokaż to już, no pokaż, pokaż. Jest serce. I jeszcze pamiętam właśnie, bo tu macie coś takiego, że jak kończył się timelapse, to była taka chwila ciszy. Ja ogólnie, to były moje pierwsze filmy i ja je montowałem w Windows Movie Makerze. Legendzie po prostu montowania. No, kto nie montował nigdy w Movie Makerze? No, błagam was widzowie. No i chodziło o to, że Movie Maker miał taki minus, że kiedy się montowało właśnie, kiedy się robił timelapse, to gdy się on kończył, to była taka chwila, że dźwięk był ciszej. Okej, może to nie był idealny program, ale jednak to jest legenda. To jest legenda i chyba każdy montował i każdy pamięta te intra z Movie Makera. To jednak jest klasyk. Wiem, że się pokazałem, mój błąd jeszcze parę razy się powtórzy. Słusznie, że ostrzega. Możesz to podpisać. O, jeszcze podpis. Fajnie, fajnie. Jest podpis. No, nawet go nie widać. A, podpisałem serce. No dobra, może być. Myślałem, że ja się podpiszę swoim imieniem. Trójkąt, dobra, nie chcę mi się tego timelapsa. Pokaż trójkąt. Pokaż trójkąt, ja, człowieku. A teraz okay. Trójkątów namiennych. O nie, naprawdę? Tak.
No pada jeszcze trójkąt równoramienny? Dobra, przewijamy dalej. O! Teraz przynajmniej widać. Kąt jest równoramienny. Może jest, nie wiem. No tak, przyjrzyjmy się. No tak, tutaj trochę krzywizna jakaś, ale nie żebym ja teraz lepiej rysował. No może być równoramienny, niech będzie, uznajmy, że jest. Dobra, jakie tam jeszcze rysunki zrobił nasz pan malarz, nie powiem z jakiego kraju. Pewnie tu chciałem coś pokazać. Myślę, że jest to. Aha, tu jest równoboczny, dobra. Ej, wygląda jak równoboczny. Wygląda jak równoboczny, moim zdaniem, widzowie. Dobra, dalej. Co tam jeszcze mamy za rysuneczki? Szkoda, że żadnej muzyczki nie podłożyłem pod te timelapsy. Być to się lepiej oglądało w sumie. Ale jabłuszka... Nie, to nie są jabłuszka, są wiśnie, czy co to jest? Zaraz, muszę cofnąć. Co to miało być? Narysowałem jakieś trzy. Wydaje mi się, że najlepiej wygląda to drugie, bo to trzecie bardziej przypomina mi wiśnie niż... jabłko, a to pierwsze... Aha, jabłko, dobra. Ej, ale faktycznie, to trzecie wygląda jak wiśnia, to drugie wygląda jak jabłko. A to pierwsze, to nawet nie wiem, jak to wygląda. Dobra, jakie jeszcze tam rysunki mamy? Mam kartkę, przełożył. Ale jest. Aha, podpis jeszcze jabłka. Jeszcze sobie przypomniałem w pewnym momencie, że okrąg nie jest zamalowany. A już chciałem zamalować. Okrąg tu ma być gdzieś? Gdzie okrąg? Cofnij. Pokaż. A jest okrąg, dobra. Widzieliście, widzę przez ułamek sekundy. Czekajcie, spróbuję wam tu wycelować jakoś sensownie. A był tu... Jest! O! Kurde! Nie mogę tego jakoś dobrze wycelować. Może na końcu. O! Tu widać. Zobaczcie. Jest okrąg. Ciekawe, czy koło też na sobie, bo różnica, on sam zresztą to powiedział, znaczy ja to powiedziałem. Okrąg jest niezamalowany, a koło jest zamalowane. No i kolejne serduszko. No nie, nie różni się. Duże serduszko. O, to jest bardzo ważne na rzecz. O! Patrzcie. Widzieliście... Góry chyba nie widzieliście. No, mniejsza o to. No ale wiecie, to jest pierwszy raz, jak robię taki film. Jeżeli kiedyś miałem takie jeszcze zrobić, to mam nadzieję... Dobra, myślę, że wystarczy. No ogólnie sami ocencie, widzę w komentarzach moje umiejętności rysownicze. Ja sam je oceniam nisko, a nie żebym ja teraz lepiej rysował. Nie, jakoś za rysowaniem nie przepadam. Nie lubię ani rysować, ani też jakoś pisać. Z pisaniem jakoś tak bardziej, jakoś tak polubiłem bardziej pisanie, bo sobie już rzeczy teraz zapisuję, ale z rysowaniem dalej nie. Chociaż ja naprawdę szanuję wszystkich, którzy umieją rysować ładnie. Ja w ogóle szanuję każdego, kto ma jakąś taką rzecz, która jest trudna do nauczenia, ale jak się jej nauczy, to dobrze mu to idzie. Szanuję bardzo, naprawdę. Dobra, dalej. Tutaj Hojdy i tak to my się nie, tak kto to nie. Znów Harry Potter? Dobra, zaraz, moment, bo tu jest Back to School. To na pewno trzeba obejrzeć, bo to była jedna z lepszych scen. Naprawdę, no zobaczcie zresztą. DIY pierwsze strony zeszytów. Naprawdę, ja robiłem taki content. I zobaczcie, 1200 wyświetleń. Ja sam teraz mam problem takie wyświetlenia zrobić, a to ładnie poszło. W łapkach... 32 z 16? Oj, no znaleźli się ludzie w dużej ilości, którym się to nie podobało. Dobra, zanim to, ja sobie chcę najpierw zobaczyć ten odcinek znów Harry Potter, bo ja nawet sam nie pamiętam, co to było w tym odcinku. Cześć, to znów Filip. Dzisiaj mamy czwartek. Czwarty dzień naszego maratonu, który trwa przez cały ten tydzień. Trafiłem na Day akurat. A wydaje mi się, że w ogóle kilka odcinków z tego Day wleciało. Tak mi się wydaje, bo tu chyba nie ma wszystkich na liście prywatnych i niepublicznych filmów. Więc chyba kilka jeszcze na kanale jest. Ale dobra, okej. Okay. Tak mnie wspieracie w robieniu tych filmów. Mimo tego, że wczorajszy był taki, no przyznajmy się, trochę naciągany. O. Bo po pierwsze wrzuciłem go o godzinę później, a po drugie trwał niecałą minutę. Godzinę później! Kiedy ja teraz rzucam o osobnych godzinach, widzowie. Nie no, ale powiem wam, że kiedyś faktycznie starałem się trzymać godzin. No teraz zresztą też, jak już jest okazja. Chociaż, szczerze mówiąc, tak najlepiej po prostu wrzucam sobie filmy, kiedy już są zrobione. I dlatego wartuję o osobnych godzinach. No, czasami wartuję o godzinie 17, czasami o 18, czasami o 20. Tutaj na przykład trzymałem się faktycznie o godziny 18, czasami 15, bo to wymiennie. Raz w okresach niektórych wrzucałem o 15, a w niektórych o 18. Więc to tak wymiennie było. I faktycznie się tej godziny trzymałem. I jak nie wrzuciłem na czas, to gdzieś tak było mi trochę przykro. Teraz, no jeżeli się umówię na godzinę konkretną, to tak, ale raczej po prostu wrzucam o losowych porach. Najważniejsze, żeby wleciał odcinek. To jest najważniejsze. No te 3,55 ferii, kiedy oglądałem wszystkie 8 filmów pod rząd. One eternity later. Nie chcę na to patrzeć dalej. Ja sobie później sprawdzę, co to był za odcinek. Przekopać się tutaj, żeby natrafić, co to był za odcinek konkretnie, o czym to nie jest... Znaczy, to nie jest łatwe zdanie po prostu. Więc po prostu przejdźmy już do Back to School, bo to jest zdecydowanie ciekawszy content. To obejrzymy sobie wszystkie 3 odcinki. A więc najpierw co mieliśmy? Hol zakupowy. A wiem, że nie zrobiłem jednego. Zrobiłem jeszcze jeden, jeszcze w brodzie. Bo był moment, gdzie nosiłem brodę. I ten Back to School chyba też jest na liście usuniętych, więc może nie w tym odcinku, ale w kolejnym, bo na pewno jeszcze jakiś będzie, bo ja chciałbym przelecieć wszystkie filmy, a no w dwóch tego nie zrobię, no to na pewno jeszcze obejrzymy sobie ten kolejny Back to School, a najpierw weźmy się za ten. Cześć, to znowu Filip, a to jest pierwszy odcinek z serii
Back to School. Tak, dobrze słyszycie, ja nagrywam Back to School. Taak, bardzo lubię oglądać tę serię i postanowiłem, że gdy będę miał... Ale to jest akurat fakt. Te serie mi się podobały, chociaż niezbyt się stosowałem do rzeczy, które tam mówili. Jakoś niezbyt te rzeczy robiłem po prostu, które tam były mówione, żeby to kupić i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu fajnie się na to patrzyło, że ktoś tak sobie planuje, właśnie coś kombinuje. No, fajnie się na to patrzyło po prostu. Miał okazję, to spróbuję swoich. Ale wiecie co, ten film sobie akurat serii faktycznie puszczę na 1.25. Jest odcinek, to jest ho, tak zwany, czyli po prostu pokazuje swoje rzeczy. Ej, to dziwnie brzmi, ale okej. To właśnie ten tutaj swan. A mam ten plecak, widzowie, ja cały czas ten plecak mam. Cały czas mam, czekajcie, o, zobaczcie. Cały czas ten plecak mam, normalnie go od tych 5 lat używam faktycznie. Jako mój taki plecak taki podróżny. W sensie, no chodziłem w nim trochę do szkoły faktycznie, tak jak to mówiłem, ale okazał się mi tym za mały, więc obecnie jest to mój taki plecak podróżny. Jak są wakacje, to zawsze jak gdzieś idę, no to biorę ten, tam wiadomo, pakuję rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I w sumie jakbym robił znowu ten haul zakupowy, teraz gadam. Ale okej, okay, no plecak faktycznie nie jest tak, że się go pozbyłem. Ten plecak dalej mi służy. Dobra, co jeszcze oprócz plecaka? Sztukę. No to biorę sobie tylko do najważniejszych przedmiotów, czyli do polskiego, do matematyki, do fizyki. Akurat ten jest do fizyki. Aha, dobra, Oxfordy, no, bo był taki moment, że Oxfordy, właśnie te zeszyty, gdzieś tak po prostu mi się objęło uszy, że to są lepsze zeszyty i chciałem sobie mieć kilka takich, tylko że były trochę droższe, a szczerze mówiąc, one były po prostu inne. A finalnie lepiej mi się pisało w takich zwykłych zeszytach. Dwa jeszcze będę miał pod... Natomiast do chemii znalazłem sobie taki trochę inny. Okay. Czekajcie, bo tu jest, dobra, tu chemia, ale tu Anglik wcześniej ja pokazany. Ja właśnie mówiłem przedmiot. O. No, te zeszyty z przedmiotami, z napisami przedmiotów były fajne, to było fajne. Dobra, zeszyty jakieś tam. Tutaj, co on tu pokazał? Ja Paweł II, czy a ja? Tutaj jest aniołek. Aha, zeszyt do Rigi, dobra, okej. Okay. Czy w ogóle, bo to jest 2017, to jest do liceum. Czy ja użyłem tego zeszytu? Chyba nie. Chyba go w ogóle nie użyłem nawet. Jakieś takie pierwsze przewzięcie. Tutaj też jakieś inne zeszyciki. Dobra, tutaj co jeszcze mamy? Jeszcze jakiś zeszyt. Szkoda, że to tak w takiej jakości zrobiłem. W sensie, szczerze mówiąc, gdybym wtedy robił filmy w jakości mniej więcej takiej jak teraz, to naprawdę by były dobre filmy. O, jeszcze mam zeszyt z Fanty, ale nie, tego zeszytu nie kupiłem. Tego dostałem akurat i go używałem faktycznie. Tam chyba jakieś notatki w ogóle YouTube'owe zapisywałem. Może jak gdzieś go bym miał, to bym znalazł i sprawdził, czy faktycznie tak jest. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś przybory. Tu gumka jakaś. O, mój piórnik wysłużony, którego używam od... Wow, dawno. To jest mój piórnik, tego używam od tamtego roku. Od tamtego roku, dobra, od 2016. I te 6 lat go używam nawet na studiach. Czekajcie, nie mam go tu przy sobie akurat. Dobra, myślę, że nie ma co tego haulu zakupowego dłużej oglądać. Quiz to jest nudne jednak, ale weźmy sobie DIY, pierwsze strony zeszytów. Ten film tutaj, no, ładnie tak wystrzelił, więc myślę, że jest tam coś ciekawego akurat. Cześć, to znowu. O nie, ta muzyczka, jeszcze ona tak głośno, ale nie, to był jeden z takich lepszych soundtracków, bo on dobrze brzmi nawet, posłuchajcie sobie zresztą. Oxford, o których wam mówiłem, mam je dwa, ten niebieski, który widzieliście wcześniej. Dobre, jest, dobre. Miały być one trzy, miałem mieć jeszcze jeden w winie, ale go nie. Dobra, nie ma co słuchać, przejdźmy do rysowania. Czy też ty będę miał taki sam O pomysł? Nie! Mój stary mikrofon! O nie! O nie! To jest ten mój stary mikrofon, który ja miałem jeszcze, to był mikrofon w słuchawkach. Nie, to była masakra z tym mikrofonem. Ej, jak dobrze, że kupiłem sobie ten. Naprawdę. Dobry mikrofon to jest rzecz, bez której ja bym się nie obuł. Znaczy, no okej, okay, mam laptopa, to jest najważniejsza rzecz, ale mikrofon jest równie ważny. A tamto jest masakra. Nie. Nie, to kuje w uszy, widzę. To kuje w uszy wręcz. Dobra, ale obejrzyjmy to. Czy ja to mam na. Będzie nie, to na tak, normalny. Że na górze będzie lekko pochylony napis. Dwóch. Dobra, pokaż mi to. Ja chcę zobaczyć, jak to wyszło. O! I tu jest timelapsik z muzyczką. I to brzmi świetnie. To się da oglądać nawet. Czy zobaczymy efekt? O, jest. Jest język. Czy ja robię jeszcze tam świeczki? O! Ten sam tak też lubię. To też dobre. A nie, to książka jest. Dobra. Ej, ale widzowie, nie można powiedzieć, że tu nie było postaranka. Tu było duże postaranko. Zwłaszcza dla kogoś, kto nie umie rysować. I to wygląda naprawdę dobrze. Tylko, czy ja mam jakiś taki kadr, który pokazuje... O!
Rozmazane strasznie, no ale coś tam widać, jeszcze takie odbijanie światła z mojej lampy, akurat tej, której używam też teraz. Cały czas ta sama lampa, ale to się tak strasznie odbijało. O, i macie tu pokazane, jak ja piszę. To ja tak piszę właśnie. Dlatego mówię, że bazgoje strasznie. Dobra, zobaczmy szybko, to jest już też efekt końcowy. Tutaj chyba matma jest, jeżeli się nie mylę. Super, jeszcze Agneta, fajnie, fajnie. Ja chcę tu nagrać dobry content dla widza, a net musi mi reagować. Dobra, o, jest matma. O! A ten soundtrack troszeczkę gorszy, ale też fajny. Ja go używałem, pamiętam, często do wrogów takich chodzonych, jak ja to mówię. W ogóle ja się tak rozgadę, ja mógłbym wam więcej, szczerze mówiąc, opowiadać, niż oglądać tych filmów. Czyli co, zeszyt od matmy to po prostu jest matma i tu jakieś te. Tu rąb mamy, tu chyba trójkąt i tam dalej nie widzę. Dobra, i jeszcze na koniec był zeszyt z fizyki. W ogóle zeszyt z fizyki miał chyba najlepiej dobrane kolory, bo tam pamiętam chyba był niebieski i czerwony. Fakt, że one się gryzą, ale to połączenie wyglądało całkiem nieźle. Ej, ta fizyka nie wygląda źle, szczerze mówiąc. Tu ładnie fizyka. Tak fajnie jeszcze pochylą, tak bardzo komiksowo akurat. Lepszy niż tamte napisy, szczerze mówiąc. To jakieś wzorki, jakbym zapomniał. Dobra, trzeba powiedzieć szczerze, tu było dużo postaranka akurat. Widać, że faktycznie chciało mi się to zrobić dobrze. No okej, może nie był to jakiś wybitny pomysł, ale naprawdę, mimo tego, że te filmy jakościowo no nie są dobrymi filmami, to jednak tutaj jest widoczne, że faktycznie mi się chciało te filmy bardzo robić i się przykładałem do nich jak tylko mogłem na swoje możliwości. I z tego się po prostu cieszę, że tak faktycznie było. Dobra, jako że dużo się rozgaduje, to zostawię sobie jeszcze jeden film na dzisiaj i potem już damy inne. Zwłaszcza, że tutaj, słuchajcie, niedługo, muszę na kolejną stronę przeskoczyć, tu niedługo zaczynają się opowieści. Tutaj opowieści najpierw we vlogach, potem seria opowieści. Ja chciałem temu poświęcić osobny odcinek. Wszystkim tym opowieściom posłuchamy sobie, co tam opowiadałem. Więc dzisiaj zostawię sobie jeszcze jeden film, który był na poprzedniej stronie. Mianowicie był to film, tutaj już sobie przewijam, był to film, o, unboxing. Kiedyś robiłem dużo unboxingów i w sumie na nich trochę się wybiłem, szczerze mówiąc, dlatego bardzo chętnie bym sobie zobaczył właśnie ten pierwszy unboxing, który szczerze ja sam się zastanawiam, czemu ja zdjąłem. W ogóle jak tak przeglądam sobie te filmy, to szczerze mówiąc tu jest dużo filmów, które ja mógłbym przywrócić, ale ich nie przywróciłem, nie wiem, zostały na tym prywatnym albo niepublicznym, a nadają się na to, żeby na tym kanale być. Kilka miesięcy temu przywróciłem kilka filmów i chyba zrobię to ponownie, tylko sobie to przejrzę, bo tak naprawdę choćby ten film, on mógłby być, ale zanim w ogóle będę myślał o jego przywróceniu, najpierw go w ogóle obejrzyjmy. Cześć, to znowu film. O, tu już jest ładniej, tu już jest jaśniej, bardziej kolorowo też. Którzy go nie oglądali, to serdecznie do tego zapraszam. Jeśli chodzi o tę paczkę, dzisiaj jest piątek, dobra, przewijmy już do samej paczki. Chwilę, gdy będę to... O, bo to tak ciężkie do otworzenia. O, zresztą, jeżeli zamawiacie paczki, to sam, wiecie jak to jest. Sam tak dobry. Tutaj, o, dobra, tu. Jest płyta. Jest. Remo, przed siebie. Tak, mam tę płytę. Zajmuję pierwsze miejsce na mojej półce. O, zobaczcie sobie, jest płytka. W ogóle moja kolekcja płyt jest dość duża, tutaj wstawię wam zdjęcie tej kolekcji. Ale właśnie zaczął się od tej konkretnej płyty, Remo, DJ Remo. Jak ktoś nie wie, to jest ten od Bombsite'u A i od Bombsite'u B, który oprócz tego, że właśnie no jest DJ-em, no i też ma swoją wytwórnię muzyczną, to też swoje płyty wydaje. Znaczy, jego płyty są takie, że on tam najpierw wydał płyty takie właśnie bardziej DJ-owe, czyli po prostu jakieś ładne melodyjki, a kilka jego płyt jest takie właśnie, na przykład ta, że mają takie bardzo mądre piosenki, w sensie piosenki z mądrym przekazem, z mądrym tekstem i tam po prostu dużo jego znajomych artystów śpiewa na tych jego piosenkach. W niektórych ma coś takiego, że tak recytuje te piosenki. Na tej konkretnej akurat nie, ale są płyty, na których taka recytacja występuje. Co jest w środku? Co jest w środku? Jakaś właśnie. Kartka, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, więc ja to no mam nie przeczytam. Widzę. Okej, dobra, tu podziękowania do Emma. Tutaj jeszcze co mamy? Chyba tu jest okładka no, z tyłu. I tu jest zdjęcie z wakacji. Tak, 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 tu są podane wszystkie ten piosenki, to na przykład Megani właśnie też jedną piosenkę, głównie znany ze streamów swoich, no on też z Remem kiedyś pracował i też właśnie tu na jednej piosence się u niego pojawił. Czy coś tam to jeszcze jest... było? Koszulka była jeszcze. Coś... O, tutaj. Koszulka, najważniejsze. Wiecie co? No. Ja ją ubiorę i za chwilę się zobaczymy. O, pokaż. Okej, mam już na sobie tę koszulkę. Jest to napis, jak widzicie, przed siebie, hashtag przed siebie tak dokładnie. Jednak nie widzicie znowu, przepraszam. Taki wzorek, jak na Memo jest na tych torach, tylko taki czarno-biały. No, nie no ten wzorek jest bardzo ładny. Dalej mam tę koszulkę, tylko że no jestem teraz trochę większy i ta koszulka trochę inaczej na mnie leży. Ale dalej na mnie pasuje, więc fajnie. Ta koszulka to taka, powiedzmy, trochę pamiątka z tak tamtych czasów, można powiedzieć. Ale noszę też na co dzień, jest bardzo dobra. Tak wam jak otwierałem. Trudno. Może tam sobie go znajdziecie, nie wiem. Okej, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście możecie wstać łapkę w górę, subskrypcji, dzwoneczek. O, dzwoneczek właśnie. Na mojego fanpage'a, bo rzadko tam ktoś zagląda. Link w opisie. I następny nie, fanpage, shop, właśnie. Tutaj też będzie link w opisie, gdzie kupiłem tę koszulkę oraz... Jest link, naprawdę? No i czekajcie, już sprawdzę. Zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.
Tak. Ale do zobaczenia, cześć, to jest zawsze niezmiennie od tylu lat. Ja zawsze się żegnam w ten sposób. Ale dobra, widzowie, myślę, że to już będzie na tyle. No fakt, że tutaj więcej mojego gadanka niż oglądania było. Bo po prostu oglądając te filmy mnie tak trochę bierze na wspominki i ja chcę sobie też chętnie coś poopowiadać. Także myślę, że i w kolejnym odcinku też będę coś opowiadał. A na pewno zrobię kolejny odcinek, bo w tym momencie jesteśmy na... No dopiero tu mamy wrzesień, październik 2017. Ostatni film, który jest na prywatnym, jest z kwietnia tamtego roku. Także mam naprawdę tego dużo i tu spokojnie z 5 części zrobimy tego. 5 odcinków z oglądania usuniętych filmów. A zwłaszcza jak ja będę gadał, no to się będzie bardziej przeciągać. No ale dobra, w każdym razie widzowie, to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. No i w takim razie widzimy się już niedługo, a nie, już nie, już niedługo. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Także w takim razie widzimy się jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!